Po niedzielnym rosyjskim ostrzale rakietowym w Czortkowie w obwodzie tarnopolskim zniszczona jest część infrastruktury wojskowej. 22 osoby są ranne, w tym jedno dziecko. Minionej doby 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu charkowskiego. Miejscowości obwodu ługańskiego są nieustannie ostrzeliwane z artylerii. Nikt nie zna liczby ofiar, które zginęły w Siewierodoniecku, gdzie toczą się intensywne walki. Na Siewierodoneckim napręku. W ataku na Siewierodonieck nieprzyjaciel nadal używa artylerii lufowej i odrzutowej. Próbuje przełamać opór naszych wojsk i przejąć pełną kontrolę nad miastem. Walki ciągle trwają. Z wizytą w Kijowie przebywała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Spotkała się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim wniosku Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej. Komisja Europejska ma wydać w tej sprawie opinię, która będzie podstawą do dyskusji na czerwcowym szczycie w Brukseli. Decyzja o przyjęciu Ukrainy do wspólnoty musi być jednogłośna. Wypracowanie w Radzie Europejskiej wspólnego stanowiska, które odzwierciedli skalę tej historycznej decyzji, będzie wyzwaniem. Mam nadzieję, że za 20 lat, kiedy spojrzymy wstecz, będziemy mogli powiedzieć, że postąpiliśmy słusznie. Ukraina osiągnęła wiele w ciągu ostatnich 10 lat, ale nadal wiele jest do zrobienia. Od początku wojny Polska cały czas wspiera Ukrainę w jej dążeniu do bycia członkiem europejskiej wspólnoty. Przyznanie Ukrainie tego statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej jest dzisiaj ważne nie tylko dla Ukrainy i dla morale obrońców Ukrainy i całego społeczeństwa ukraińskiego, ale także i dla Unii Europejskiej. Niestety kraje Unii Europejskiej nie są jednomyślne. Pozytywnie do akcesji Ukrainy nastawione są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Sceptyczne pozostają m.in. Szwecja, Dania, Holandia i Belgia. Komisja Europejska będzie starała się znaleźć w tej sprawie kompromis. Razem z Europejskim Sojuszem Wodników. Jesteśmy obecnie z Unią Europejską w jednej drużynie. I ta drużyna musi wygrać. Co jeszcze musi się wydarzyć w Europie, aby stało się jasne dla sceptyków, że właśnie fakt trzymania Ukrainy poza Unią działa przeciwko Europie? Według ustaleń ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosja ma plan na 120 dni wojny i nie zrezygnowała z zajęcia całego terytorium Ukrainy. Choć po wcześniejszych porażkach rosyjska armia dostała rozkaz maksymalnego koncentrowania ataków tylko na konkretnych kierunkach.